8 maja wspominamy świętego Benedykta II, papieża. Benedykt był z urodzenia Rzymianinem. Pierwszą formację otrzymał w Schola Cantorum, którą założył święty Grzegorz Wielki, a która nie tylko sierotom i innym dzieciom, ale także starszym zapewniała inicjację muzyczną oraz pewne wykształcenie ogólne. Benedykt był prezbiterem, kiedy po śmierci Leona II wybrano go w 683 roku na papieża. Przez blisko rok oczekiwał na zatwierdzenie cesarza, niezbędne do konsekracji. Według Liber Pontificalis był papieżem łagodnym, pokornym i szczerze miłującym ludzi ubogich. Rządził kościołem przez niecały rok. Przez ten czas wysłał do Hiszpanii notariusza Piotra, a na stolicę w Jorku kazał przywrócić świętego Wilfryda. Odpowiadając na to pierwsze posłanie, synod w Toledo potępił monoteletyzm. Dobrze zaczęły się też układać stosunki z dworem w Konstantynopolu. Wyrozumiałość papież okazał także wobec Makarego, usuniętego patriarchy antiocheńskiego, którego gotów był przywrócić na stolicę, jeśli by potępił monoteletyzm. Benedykt odnowił też w Rzymie wiele kościołów i przywrócił prawo azylu w kościołach. Zmarł w Rzymie 8 maja 685 roku. Pochowano go w bazylice świętego Piotra. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Benedykta, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła, razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.